Od nowego roku płaca minimalna znów wzrośnie. Od stycznia pensja nie może być niższa niż 3010 zł, a stawka godzinowa 19,70 zł. To wzrost o 7,5%. W 2015 roku płaca minimalna wynosiła 1750 zł brutto. Obecnie jest to 2800 zł. Od nowego roku nastąpi kolejny wzrost, mówiła dziś minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Od 1 stycznia 2022 roku płaca minimalna wyniesie 3010 zł. To oznacza, że wynagrodzenie minimalne wzrosło o 72%. Dbamy o to, aby te płace minimalne systematycznie rosły. Staramy się, aby one rosły powyżej inflacji. Początkowo rząd zaproponował, by pensja minimalna wzrosła do 3000 zł brutto. Na to nie chcieli zgodzić się związkowcy i pracodawcy. Wskaźniki ustawowe, to znaczy inflacja i PKB, wskazywały, że minimalna pensja nie może wzrosnąć mniej niż do 3004 zł. Stąd kwota została podniesiona o 10 zł. Ekonomista dr Bartosz Michalski mówi, że wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia przedsiębiorcy zamiast w pracowników mogą zacząć inwestować środki w nowe technologie. Jeśli na przykład zdrożeje praca, to przedsiębiorca będzie stał przed dylematem, czy zastąpić pracownika jakąś bardziej zaawansowaną technologią. Tutaj oczywiście kalkulując, jakie będą koszty dostępu do tej technologii, inwestycji, stopy zwrotu z takiej inwestycji. A jeżeli to nie będzie możliwe, to dla przedsiębiorcy nie będzie w zasadzie innego wyjścia, jak po prostu ponieść koszty tej decyzji, tego podniesienia płacy minimalnej. Wtedy, w ocenie ekonomisty, przedsiębiorcy przerzucą rosnące koszty działalności na ceny produktów i usług.